Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W dniu dzisiejszym będziemy kontynuowali temat Teraźniejsza Prawda, część 7, wzbudzić na nowo ducha protestantyzmu. Jest to temat o tyle bardzo ważny z uwagi na to, że sam Jezus Chrystus, opisując nasze czasy, w postaci kościoła laodycejskiego, to jest 3. rozdział Apokalipsy, mówi wyraźnie, że współczesny kościół wzbogacił się, niczego nie potrzebuje, wspaniałe katedry, śpiewniki, Biblii pod dostatkiem, ale boski wzrok patrzy całkiem inaczej na to, co jest niewidzialne dla oczu, na ducha chrześcijaństwa. Ten duch jest w pożałowania godnym stanie, a cofając się w historii chrześcijaństwa widzimy wspaniałe postacie i z tych wspaniałych postaci powinniśmy my współcześni brać przykład, aby na nowo pobudzić ducha chrześcijaństwa, pobudzić ducha protestantyzmu, który tak wspaniale zaowocował wspaniałymi osobami, o których dzisiaj będę rozmawiał. Wszystko zazwyczaj rozpoczyna się od Pisma Świętego, od bogobojnego czytania, rozważania, modlitwy i odwagi w wypełnianiu tego, co Pan Jezus nam powiedział. Mamy tutaj alegoryczny obraz przedstawiający reformatorów Kościoła chrześcijańskiego po jednej stronie z siedzących i stojących, a po drugiej stronie mamy kontrreformację w postaci papieża, biskupów, różnych zakonników, no i oczywiście samego szatana. W środku stoi zapalona świeca. Świeca jest symbolem Słowa Bożego. Świeca świeci, a my nie możemy jej zgasić. Protestanccy reformatorzy przy stole z kardynałami, diabłem, papieżem i mnichami usiłującymi zdmuchnąć płomień świecy. Marcin Luter siedzi w środku z Melanchtonem i Husem po prawej stronie, Kalwin i Beza po lewej stronie. Reformatorzy Kościoła chrześcijańskiego chcą przede wszystkim, aby Słowo Boże, Biblia, Pismo Święte dotarło do wszystkich ludzi, światłość, aby Biblia trafiła pod strzechy, aby chrześcijanie nie byli analfabetami, ale aby czytali, aby sprawdzali to, co im duchowni mówią, czy to się pokrywa z Pismem Świętym. Oczywiście kontrreformacja zwalczała ze wszech stron dostęp do Pisma Świętego w postaci armii cywilnej, żołnierzy, w postaci armii różnych mnichów w jakikolwiek sposób. I dzisiaj właśnie omówimy kilkanaście reformatorów. Oczywiście Lutra ominiemy, gdy z uwagi na to, że Luter już jest taką centralną postacią, już tyle słyszeliśmy w roku Marcina Lutra o nim. Tak więc warto by wspomnieć o innych reformatorach, którzy mieli też kolosalny wpływ na to, co stało się w chrześcijaństwie. Oczywiście Marcin Luter w bardzo sprzyjających okolicznościach wystąpił. To było takie otwarte drzwi, jak Pismo Święte, otworzyłem drzwi przed Tobą, że nikt ich nie może zamknąć. I w sposób bardzo bogobojny wykorzystał tę szansę, którą dał mu, z wielką odwagą i bojaźnią przystąpił do dzieła reformacji. Były osoby oczywiście przed nim i po nim, o których tutaj chcę wspomnieć, że były usiłowania już wcześniejsze reformacji i odnowy Kościoła chrześcijańskiego, gdyż zło zawsze pleniło się w chrześcijaństwie, Osoba, która uważa, że duchowni, papieże czy osoby chodzące do kościoła to już są takie, byśmy powiedzieli, święte, nienaganne, oczywiście mogą się bardzo mylić z uwagi na to, że wiemy, że te osoby religijne co zrobiły z Jezusem Chrystusem? Ukrzyżowały Go, zabiły. Tak więc religijność nie jest jakąś gwarancją tego, że dana osoba postępuje zgodnie z wolą Bożą. Na tym zdjęciu mamy mur reformacji na terenie Uniwersytetu w Genewie, który założył John Calvin, Jan Kalwin. Tu mamy szereg reformatorów, którzy przyczynili się do wspaniałego rozwoju reformacji na terenie Szwajcarii. Wiemy, że Szwajcaria jest takim państwem, który jest bardzo uporządkowany, bardzo religijny, a to przede wszystkim za zasługą tej mentalności religijnej, która już w czasach reformacji została wprowadzona. W centrum te cztery wysokie postacie to Teodor Beza, Jan Kalwin, William Farrell, John Knox. Zachęcam słuchaczy do zapoznania się z tymi osobami, zapoznania się z życiorysem. Te życiorysy są bardzo budujące, jak ludzie bogobojni, jak ludzie zaangażowani w chrześcijaństwo wprowadzali to światło, tę świecę zaświeconą, to światłość w ciemnym miejscu świecącą. Po lewej stronie jest Gaspard de Cologny, przywódca francuskich hugenotów, to jest już osobna historia, William the Silent, Fryderyk Wilhelm, to jest właśnie ta osoba, która bardzo pomogła Marcinowi Lutrowi z uwagi na to, że bez ochrony świeckich władców Marcin Luter byłby skazany, tak jak poprzednicy, na fatalne zakończenie swojego protestu. Po prawej stronie mamy Roger Williams, tu mamy Ameryka Północna, założyciel kolonii Rhode Island, właściwie pierwszego państwa, które było rozdział państwa od kościoła, wprowadzenie tych zasad nowoczesnej demokracji, Oliver Cromwell, Stefan Buxay. I wzdłuż ściany jest wygrawerowane motto reformacji Genewy po łacinie, i to znaczy po ciemności światłość, po ciemności, po ciemnych wiekach średniowiecza, po naprawdę zacofaniu, totalnym zacofaniu w chrześcijaństwie, w świecie nastąpiła światłość. Dziękujemy tym wielkim reformatorom za to, co dokonali, wielokrotnie narażając swoje życie. Wielu z nich zapłaciło swoim życiem za wierność tym boskim zasadom. Idąc wtedy na cały świat, nauczajcie wszystkie narody. Nauczajcie oczywiście zasad Jezusa Chrystusa, nie zasad księży, pastorów, którzy jakże często wprowadzają w błąd, mamią ludzi, źle uczą, wywyższają swoje słowo nad Słowo Boże. Dziękujemy tym wielkim reformatorom, których życiorysy są naprawdę wspaniałym dla nas przykładem pobożności i zarazem nauką. Czytając te życiorysy, czasami zawstydzają nas oni swoją gorliwością i swoim oddaniem, mimo różnych prac, które też i mieli, na utrzymanie swoich rodzin. Można tutaj zobaczyć te cztery centralne postacie reformacji. Nie ma to oczywiście Marcina Lutra, bo Marcin Luter to jest związany z niemiecką reformacją, potem mamy reformację szwajcarską, to co wpłynęło na Szwajcarię. 4 postacie, widzimy tu takie monumentalne rzeźby pokazujące właśnie monumentalne ich dzieło, które właśnie, tak jak widzimy, chodząc z Pismem Świętym, ze Słowem Bożym, to była właśnie podstawa. Nie jakiś modlitewnik, nie jakieś dekrety papieskie, czy jakieś synodalne, ale zawsze szukali w Piśmie Świętym, co mówi Bóg na ten temat, co mówi Jezus Chrystus, co mówią apostołowie. Na ich słowach będziemy się opierali. Reformacja XVI-wieczna nie tylko przedstawiała się w postaci dyskut wśród ludzi, wśród różnych takich spotkań, ale i też przedstawiana była w postaci malarstwa. Mamy tutaj drzeworyt z 1568 roku przedstawiający Marcina Lutera i innych protestantów atakowanych przez siły papieża Leona X. Widzimy po prawej stronie, na górze stoi Marcin Luter, doktor Marcin Luter z Pismem Świętym, otwiera właśnie Pismo Święte na wersetach Słowa Bożego. Pod spodem są reformatorzy, którzy też mają w rękach Pismo Święte. Szanowni doktorzy teologii, którzy też przyłączyli się, i prości ludzie, którzy też mieli w tym swój udział. A po lewej stronie papież na tronie, Leon X z kluczami Piotra, z koroną. To widzimy dominikanów z pochodniami, oni by już chcieli od razu palić, niszczyć. Następnie armia z mieczami. Tu są właśnie argumenty: ogień, miecz, zabicie danego człowieka. To jest właśnie argument, nie jest argument Słowa Bożego. Chrystus mówi w pewnym wersecie, że przyjdzie czas, że będą was zabijali, mniemając, że czynią przysługę Bogu, że Bóg tak chce. Bóg tak chce, żeby heretyka, żeby odstępcę, tego, który inaczej myśli od ciebie, zabić, spalić, skonfiskować mu dobra, wypędzić na banicję, do więzienia, torturować. Bóg tak chce? Nie, to jest wielka pomyłka chrześcijaństwa. I dlatego dziękujemy tym reformatorom, którzy wprowadzali nie tylko Słowo Boże, ale wolność słowa, wolność wyznania, swobodę dyskusji. To wprowadzali. I to przyczyniało się do wspaniałego rozwoju tych rejonów, gdzie był protestantyzm. Oczywiście po 500 latach reformacji zdarzyła się smutna rzecz. Protestanci wracają do Rzymu, podpisują umowy, różne konkordaty, różne deklaracje. Przypuszczam, że Marcin Luter przewraca się w grobie, widząc, oczywiście w cudzysłowie, co się dzieje. Przywódcy reformacji, katolicy, luterańscy i metodystyczni w kościele Najświętszej Marii Panny w Wittemberdze w Niemczech, gdzie ksiądz Chris Ferguson, sekretarz generalny Wspólnoty Światowej Reformowanych Kościołów, podpisuje deklarację wyrażającą poparcie reformowanych kościołów dla wspólnej katolicko-luterańskiej deklaracji o doktrynie usprawiedliwienia. I po prostu mamy to, że reformacja się jakby skończyła. Reformacja może się tam skończyła wśród hierarchii. Oni wspólnie sobie tam chodzą na herbatki, wspólnie dyskutują, tworzą nowy porządek religijny, nowy porządek świata, ale prości ludzie nie dadzą się złapać na ten lep. Wiedzą, że nie ma wspólnoty. Nie ma wspólnoty między Kościołem Bożym a bałwanami. Nie ma wspólnoty. Luter nie tylko mówił o usprawiedliwieniu. Tam jest szereg inny, tam jest 95 tez, które nie tylko mówią o usprawiedliwieniu, ale głównie o odpustach. Tam się nic nie zmieniło. Próżno myślą protestanci, że coś się tam zmieniło w kościele rzymskokatolickim. Nic się nie zmieniło. Zajmijmy się sobą, zajmijmy się swoim stosunkiem do Chrystusa, swoją reformacją, swoją odnową. Tam są całkiem inne wartości. Tam jest po prostu całkiem inny świat, gdzie prawdziwe dzieci Boże nie pasują do tego świata. To jest całkiem coś innego, o czym zaraz będziemy mówili. Tu mamy 5 zasad reformacji, tak zwane 5 tylko. Pierwsze, sola scriptura, drugie, soli deo gloria, trzecie, solus Christus, czwarte, sola fide, piąte, sola gratia. To są te 5 tylko, na których będziemy opierali całą reformację i odnowę. To, co zostało wprowadzone przez, jakby powiedzieć, pełną parą przez Marcina Lutera, to kiełkowało już w umysłach wiele lat, może 500 nawet, 700 lat przed Marcinem Luterem. Były wyznania, były osoby, które to samo wprowadzały. Czyli pierwsza zasada, tylko Pismo Święte. Żadna tradycja, żadni ojcowie Kościoła, żadni święci, żadne duchy czyste czy nieczyste, które przychodzą i podpowiadają, tak jak to było w Kluny, którzy mieli bardzo dobry stosunek z zaświatami i tam z zaświatów duchy nieczyste właśnie mówiły im, co ma być. Tylko Pismo Święte jest wystarczające do naszego zbawienia. To, co jest zapisane, jest wystarczające. Znać Pismo Święte to jest podstawa. Dobrze znać. Nie tak po łebkach, że długo, dokładnie studiować. Nie przeczytać na łapu-capu, jak to się mówi, ale dokładnie. Założyć jakieś zeszyty tematyczne czy coś. W następnym cyklu będę szeroko na ten temat mówił. Tylko chwała samemu Bogu. Mamy oddać chwałę tylko Bogu. Nie możemy postawić w miejsce Boga nikogo. Albo nic. Nie możemy w miejsce Boga postawić jakiegoś świętego, czy jakiegoś papieża, czy jakiegoś utytułowanego człowieka, czy nawet pastora, czy księdza na jakiejś wiosce daleko od świata. Nie. Tylko chwała samemu Bogu. Boga mamy wywyższać. Ja to obserwuję i w moim kościele, że jest tak, że słowo pastora to jest jak słowo samego Boga. No to jest to, co w Izajasza jest powiedziane. Bogami jesteście. Nagle duchowni stali się bogami. Jego słowo jest jak wyrocznia Boga. No tak nie może być. No panowie, zagalopowaliście się za daleko. No, może ktoś się na to złapie, ale nie członkowie prawdziwego Kościoła Bożego, nie dzieci Boże, które Duch Boży oświeca. Oni nie dadzą się na to złapać. Ty coś mówisz, bo nosisz koloratkę, albo jakieś specjalne szaty, albo zostałeś wyświęcony, albo ordynowany, na ręce na tobie składano wielki pokaz, zrobiono i ty teraz uważasz się za alfa i omegę, za samego najwyższego? No przecież ty jesteś antychrystem. Hola, hola, wywyższaj Boga. Duchowni są sługami. Nie mają władzy, mają służyć. służyć, interpretować Słowo Boże zgodnie z tym pięć tylko. I nie możesz oddawać zamiast chwały Bogu jakiemuś obrazowi, rzeźbom, klękać, całować, nosić, w jakikolwiek inny sposób robić. Bóg jest duchem i oddawać mu mamy cześć w duchu i w prawdzie. Kolejna rzecz, tylko Chrystus. Tylko Chrystus. Naucz się, Chrystus jest odbiciem samego Boga. My jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Jeżeli chcemy ten obraz i podobieństwo Boże odzwierciedlać, mamy się przypatrywać życiu Chrystusa. Mamy poznać dobrze Ewangelię. 4 Ewangelie poznać dobrze, aby upodobnić się do Syna Bożego, a naszego Pana i Zbawiciela. Tylko wiara. Wiara potrzebna jest do zbawienia. Bez wiary człowiek przystępujący do Boga jest niczym. Wiara. Przecież wierzyć, że istnieje Bóg, że nagradza tych, którzy szukają. Masz mało wiary? Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Boże. Za mało czytasz, za mało rozmyślasz. A słuchasz i rozmyślasz nad rzeczami tego świata. Poświęć więcej czasu na rozwój swojej wiary. To jest tak jak roślina. Potrzebuje zainteresowania, potrzebuje pielęgnacji, rozwoju. Czym karmisz swój umysł? No zastanów się, człowieku, nad tym. No i tylko łaska. Łaską jesteśmy zbawieni. Nie przez uczynki, nie przez pielgrzymki, nie to, że dom wystroisz w krzyże, w ołtarze, będziesz całował każdy róg. Nie, wiara, tylko z łaski. Zbawienie. Uczynki są potrzebne, wynikiem wiary, ale łaską jesteśmy zbawieni. Tak więc kontrreformacja, która zwalczała protestantyzm, protestantyzm w szerokim pojęciu, nie XVI-wieczny, ale w szerokim pojęciu. I mamy tutaj no, piękną książkę, przedstawienie Katarów księdza Inkwizycji, Bernarda Gui. Mamy cytat. Pierwszą herezją rzeczonych Waldeńców była i jest po dzień dzisiejszy wzgarda dla zwierzchności Kościoła. Oczywiście tu są bardzo ostre słowa, ale wzgarda dla zwierzchności. To jest, zwierzchność Kościoła to jest uzurpacja. To są przywłaszczenie sobie tytułów, które należą do samego Boga. Człowiek sobie przywłaszczył pewne tytuły. Zastępca Syna Bożego, namiestnik świętego Piotra. To jest cała ewolucja tego wszystkiego. I Waldeńsi powiedzieli, że nie uznajemy żadnych autorytetów, zwierzchności w Kościele. Wszyscy jesteśmy równi, braćmi i siostrami. Ty, że jesteś papieżem, to nie daje ci żadnych praw, żadnych praw. Jesteśmy wszyscy równi, równi przed Bogiem. Nie ma wywyższania się. Teraz chrześcijaństwo właśnie dąży do tego wywyższania, no, do władzy, do pokazywania swojej siły. I to idzie w kierunku właśnie tych ostatecznych prześladowań, które są opisane w Apokalipsie. Tu mamy kolejną książkę ciekawa, Inkwizycja i bracia świętego Dominika. Słuszne prześladowania, no tak, no, słuszne prześladowania. I tu Pan Jezus, no, ja bym powiedział, no, bardzo dobrze robicie, prześladujecie, wilki i owce, święci inkwizytorzy, płonące pochodnie, inkwizycja jako Boża dyscyplina, duszy i ciała, zasłużona kara. Oj, 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 tu mamy naprawdę pokaz, tu mamy pokaz prawdziwej herezji. Herezji dominikańskiej, która doprowadziła do kompromitacji chrześcijaństwa. I z tej książki mamy tutaj cytat. Musimy zatem zastanowić się i zrozumieć, jak mogło dojść do tego, że począwszy od lat 30. XIII stulecia zaczęły pojawiać się specjalne trybunały i sędziowie mający za zadanie obronę wiary chrześcijańskiej i Kościoła katolickiego. Jak doszło do tego, że wyznaczeni sędziowie inkwizytorzy byli w stanie zmusić władze świeckie do zapalania stosów w celu eliminowania heretyków, że władze świeckie w ogóle mogły podejmować takie działania, wówczas gdy rzeczywiście je podejmowały, że w płomieniach ginęli ludzie, mężczyźni i kobiety, którzy na domiar złego wedle ich własnego mniemania byli prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa. Jak wreszcie możliwe było, że w celu obrony wiary chrześcijańskiej i Kościoła katolickiego wśród inkwizytorów znalazło się tak wielu braci kaznodziejów? No jak mogło dojść? No mamy tylko na to jedno wytłumaczenie z Pisma Świętego. Tak jak było z Judaszem. Szatan wstąpił w Judasza. Szatan wstąpił w tych ludzi. To nie był Duch Święty. Wstąpił w Dominikanów. To wstąpił zły duch. A byli ludzie bogobojni, co to widzieli i oni się nie mogli z tym pogodzić. I oni właśnie, ci paleni, byli prawdziwymi świadkami Jezusa Chrystusa, prawdziwymi wyznawcami. A ci źli, którzy powinni być właśnie dobrzy, oni mordowali i to wynajmowali do tego władze świeckie. Mamy tutaj pierwszego reformatora. Mianowicie Klaudiusz z Turynu, to są 780 do 827. Już wtedy było widoczne zło, które pleni się w chrześcijaństwie. Przeciwstawiali się oni papieskim roszczeniom do supremacji oraz podkreślali, że papież jest podporządkowany cesarzowi w państwie. Tutaj rozpoczęli swoją walkę przeciwko kultowi obrazów i zasłudze przez uczynki, jak nauczał papież. Wspierani przez licznych podobnych myślących braci prowadzili oni odważną walkę, usuwając nawet obrazy i relikwie z kościołów. W czasie właśnie Klaudiusz z Turynu, w czasie sprawowania swego urzędu, podjął zdecydowaną walkę z kultem obrazów i relikwii oraz doktryną głoszącą zbawienie z uczynków. Wierzył w usprawiedliwienie oparte wyłącznie o wiarę w Jezusa. Twierdził, że Kościół nie jest nieomylny, kwestionował sens modlitwy za zmarłych, nie uznawał tradycji na równy z Pismem Świętym oraz wierzył w symboliczny charakter Eucharystii. Był przeciwny pielgrzymkom do Rzymu oraz podważał papieski autorytet, twierdząc, że samo zajmowanie tego apostolskiego od urzędu nie czyni nikogo następcą Piotra, gdyż ważne są apostolskie uczynki, a nie sam urząd. Tak więc otwierając Pismo Święte, człowiek widzi różnicę. To samo jak ja, kiedy dostałem pierwszy raz do ręki Ewangelię, a byłem wtedy ministrantem, no byłem bardzo zaciekawiony, jak to tam jest opisane, ta cała msza święta, no moja tam posługa jako ministrant, ale tam nic nie znalazłem takiego. No i byłem zdziwiony, co my to robimy, które nie ma w ogóle poparcia w Piśmie Świętym. Tak samo i ci bogobojni ludzie. Kolejnym reformatorem był Piotr z Bruz, Peter of Bruz. To były tak zwane Petrobruzjanie. Bardzo szeroko o tym jest opisane w książce Ład i Wykluczenie, która opisuje właśnie opactwo Kluny. I on miał tutaj 7 punktów. Odmowa chrztu dzieci, odrzucenie miejsc poświęconych, krzyż nie jest przedmiotem adoracji, czyli wychwalania, całowania, czy tam fałszywy obraz Eucharystii, nie jemy Pana Jezusa, to jest symbol. Pamięć o zmarłych jest niepotrzebna. odrzucenie pism ojców Kościoła, odrzucenie tradycji i właśnie szczególnie zwalczał Piotra z Brus, Piotr Czcigodny z Kluny, opat, i on powiedział, że po roku 1200 z herezją się nie dyskutuje. Herezję się tępi, pali, niszczy. I tak jak poprzednio czytałem, rozpoczęły się stosy, prześladowania, mordowanie dysydentów, inaczej myślących ludzi. Bardzo barwną tutaj postacią z XII wieku jest Piotr Waldo, który nawoływał do ubóstwa ewangelicznego, przestrzegania pierwotnych cnót ewangelicznych, odrzucenia sakramentów i władzy doczesnego kleru. Twierdził, że władza należy do niebios. Księga Daniela to mówi, że władza nie należy do ludzi. Chrześcijanie czy księża duchowni mają za zadanie paść owieczki moje. Nie miej władzę nad owieczkami. Chrystus nie dał nikomu żadnej władzy nad chrześcijanami. On jest, dana mi jest wszelka władza. Mówi o sobie. Nie mówi o duchownych. Duchowni mają służyć Kościołowi. Służyć. A wszystko jest oczywiście postawione do góry nogami. Lud służy duchownym. No to jest antychrześcijaństwo. To jest antychryst. Waldensi byli ugrupowaniem chrześcijańskim zainicjowanym przez Piotra Waldo, związanym z południową Francją około 1170 roku, jako tzw. ubodzy z Lyonu, działający we Francji, Włoszech, Niemczech, Czechach, Polsce na Śląsku, występujący przeciwko władzy i bogactwu Kościoła, potępieni przez papiestwo, ekskomunikowani i prześladowani przez inkwizycję. Wówczas gubernator Sambadi pod naciskiem króla Francji, papieża Innocentego VIII, rozpoczął systematyczną pacyfikację osad Waldensów. Papież Benedykt XII interweniuje u biskupa i księcia, aby zniszczyli Waldensów. Aż do końca XV wieku z przerwami trwają organizowane przez inkwizycję procesy aresztowania, konfiskaty majątków, palenie na stosów oskarżonych o herezję. To była totalna walka, totalny mord, niszczenie doszczętne. To nie, że byłeś człowiekiem, że byłeś Waldensem. Waldensem. Już, że wierzyłeś inaczej. To już cię kwalifikowało do spalenia na stosie. Byli jeszcze Menonici, wyznanie chrześcijańskie zaliczane do protestantyzmu, powstałe w roku 1539 w Holandii, jest jednym z nurtów anabaptyzmu, wywodzi nazwę od swego założyciela Meno Simonsa. O tym jeszcze parę słów za chwileczkę powiem. Krucjaty przeciw Waldensom w Alpach, głoszone przez króla Karola VIII i poparte przez papieża Innocentego VIII, wojska królewskie masakrują Waldensów w grocie Balmekapel 1487-89. To była zbrodnia wojenna. Tam się mordowało dzieci, starców, kobiety, wszystkich doszczętnie. Doszczętnie to była pacyfikacja totalna. To tak jak II wojna światowa. Zabijać wszystkich. Ale tam było w imię Boże. Parodia chrześcijaństwa. I nic dziwnego, że powstawały różnego rodzaju ruchy reformacji i odnowy. Tak nie może wyglądać chrześcijaństwo. Hola, hola, zagalopowaliśmy się. I teraz popatrzmy na ten obraz. Palenie heretyka. Tak to nazwą właśnie chrześcijanie. A co ten heretyk myśli? oddaje życie w słusznej sprawie. A co Pan Bóg by pomyślał o tym? Co Jezus Chrystus by pomyślał o tym? Czy niebo by zaakceptowało ten sposób prowadzenia wiary chrześcijańskiej? Tak, zabijajcie, zabijajcie. Waszym celem jest zabijanie w moje imię. O, chłopina przyniósł chrust i cieszy się, że pomoże w spaleniu człowieka. Władze świeckie, żołnierze, księża cieszą się, wyeliminowali kolejnego człowieka. To oczywiście przypomina troszeczkę inną scenę. Scenę ukrzyżowania Chrystusa. Wyeliminować Chrystusa. To był cel faryzeuszy. A z uwagi na to, że nie mieli prawa zabijać człowieka, wykorzystali ku temu Rzymian. Wojsko rzymskie. Poncjusza Piłata. I rękami rzymskich żołnierzy ukrzyżowali, zamordowali Jezusa Chrystusa. Tak samo i chrześcijaństwo wieków średnich wykonywało tę samą brudną robotę faryzeuszów. Mordować prawowiernych chrześcijan. Udawało im się. Mieli powodzenie. Tysiące, mówią, że około 30 milionów ludzi zginęło w ten sposób. Czyli palenie na stosie i chrześcijaństwo ciemnych wieków, chrześcijaństwo rzymskokatolickie, watykańskie, rzymskie, nie różniło się niczym od faryzejskiej religii. To było to samo. Zabić. I myśleli, że to jest dobre. I ludziom wmawiali, że tak Bóg chce. Ad extirpiranda. To była łacińska bulla, aby wykorzenić. Bulla papieża Inicjantego IV, prolongowana 15 maja 1252 roku, w której papież upoważnił władze świeckie i kościelne do stosowania tortur w celu wymuszania od heretyków zeznań, a także określił zasadę stosowania tortur. Teraz możemy się zastanowić nad tym. Zastępca Syna Bożego, namiestnik Syna Bożego, Vicarius Filii Dei, on ogłasza i przymusza władze świeckie, upoważnia, aby stosowały tortury. No i później oczywiście spalenie na stosie jest. No. Papież oczywiście przekroczył swoje uprawnienia. Przekroczył swoje kompetencje, wszedł w kompetencje, które do niego nie należą. I jak tu nie buntować się przeciwko temu? Czy w tamtych czasach nie było ludzi, którzy by chcieli powstrzymać to? Oczywiście ludzie byli totalnie zastraszeni, zagubieni, ale były odważne jednostki, które mimo tego wszystkiego sprzeciwiały się takiemu zachowaniu. No hola, hola. Papież jest w miejscu Jezusa Chrystusa, czy Jezus Chrystus by zezwolił na tortury? No jejku, to już jest totalna parodia. Zbankrutowane chrześcijaństwo. No, kto tego nie widzi, to chyba jest ślepy. Katarowie, czyli albigensi, ruch religijno-społeczny XII do XIV wieku we Francji. Głosili ideę ubóstwa. Byli przeciwni gospodarczej hegemonii kleru, uznawali wojny za zło, byli prześladowani i zostali wytępieni m.in. przez wyprawy krzyżowe, przez dominikańską inkwizycję. Krzyżowcy zabili tysiące Katarów, niszcząc przy tym całe miasta. Oczywiście są grube książki, które opisują tamte czasy. Ludzie bogobojni, głosili ubóstwa, przeciwni hegemonii gospodarczej, kleru. No to jak czytamy w tamtych czasach, to chyba tylko im chodziło o pieniądze. Religia to była chyba jakimś parawanem, wiara w Boga, parawanem, żeby zdobywać jak najwięcej ziemi, jak najwięcej pieniędzy mieć przy sobie, a zarazem trzymać w totalnym niewiedzy ludzi. I oczywiście to było coś przeciwnego, że znajdują się grupa ludzi, którzy są przeciwni temu wszystkiemu. No i Dominikanie. Tu mamy taki obraz przedstawiający cud. Oczywiście fałszywy cud, dziwny cud, że książki właśnie albigensów palą się, a książki katolickie nie palą się. Oczywiście dobry kuglarz, dobry magik potrafi taki cud zrobić, a głupia gawieć daje się nabierać na to wszystko. I to ostatnie zdanie jest bardzo smutne. Wojna z Katarami okryła hańbę znak krzyża oraz wynaturzyła ideę chrześcijaństwa. Krzyż Chrystusa został zhańbiony. To, co Chrystus dokonał, zostało zhańbione przez jego uczniów, w cudzysłowie uczniów średniowiecznych, przez Rzym, przez duchownych, przez dominikanów, i totalnie wynaturzyła ideę chrześcijaństwa. Idea, która głosiła miłość nade wszystko jako najwyższą zasadę wiary, doprowadziła do wynaturzenia chrześcijaństwa, że po prostu chrześcijaństwo stało się religią krwi. Miecz zanurzony we krwi, tak Apokalipsa mówi, pijana, ta bestia była pijana krwią świętych. To się dokonywało. Ludzie, którzy chcieli pobożnie żyć zgodnie z Ewangelią, byli skazani na śmierć. Kolejne słowa o Katarach. Przeciwko ustrojowi feudalnemu i hierarchii kościelnej głosili praktykujących zasadę dobrowolnego ubóstwa, nieuznający składanie przysięg, służby we wojsku, oddawanie czci krzyżowi, idei czyśćca, zwalczanie przez papiestwo m.in. przez krucjatę, inkwizycję, która doprowadziła ich do zniszczenia. Papież Innocenty III ogłosił w 1209 roku krucjatę przeciwko Katarom. Kres religii ludowej położyła trwająca przez dziesięciolecia działalność inkwizycji kierowanej głównie przez dominikanów oraz władzę świecką wydającą surowe wyroki od przepadku mienia, a na karze śmierci kończąc. Tu jest jeden z obrazów, który pokazuje, jak Katarów prowadzi się na spalenie. Oczywiście, aby ich ośmieszyć, to ubierać je w takie śmieszne ciuszki, żeby jeszcze wzbudzić pogardę ludzi do nich. A skądinąd byli to bardzo bogobojni ludzie, bardzo szlachetni. Wszystko to dokonywało się pod jednym hasłem. Bóg tak chce. I te nawoływania od początku ogłoszenia pierwszej krucjaty przez papieża Urbana II nawołuje do pierwszej krucjaty w Clermont w 1995 roku. Bóg tak chce mordować, mordować i jeszcze raz mordować. Mord był skierowany przeciwko heretykom, czy wszelkiego rodzaju albigensom, katarom. No, inaczej myślisz, będąc chrześcijaniem, giniesz. Mord przeciwko Żydom. Tam to już były rzezie, jeszcze raz rzezie. Nie było dnia, miesiąca, roku, aby nie było pogromów. No i przeciwko islamowi. Skąd jest tak wielka nienawiść islamu do chrześcijaństwa? No od tego hasła Bóg tak chce. Bóg tak chce. Bóg, i tam się było naprawdę krucjaty w Ziemi Świętej, do Ziemi Świętej tak zwanej, były naznaczone mordem. Mord, jeszcze raz mord. Europa tonęła krwi. Nie mogli jechać do Palestyny, robili polowanie na Żydów, na innowierców. Wszystko pod hasłem, które duchowni, niby ci oświeceni, niby papieże, mówili tak, Bóg chce. I jeszcze dodatkowo specjalne dostawali odpusty. No, jeden z papieży ogłosił, jeżeli będziesz brał udział, przypatrywał się, jak palimy heretyka, to dostaniesz tam specjalne odpusty. No, parodia totalna chrześcijaństwa. I nic dziwnego, że w końcu musiała wybuchnąć z olbrzymią energią reformacja, bo takiego chrześcijaństwa nie da się znieść. Mamy tu kolejną reformatorów, Kwakrowie, religijne towarzystwo przyjaciół założone w roku 1646. Za podstawę ich wyznania można uważać wiarę w nadnaturalne, pochodzące od Boga światło, które jest obecnie w sercu każdego człowieka. To ono pozwala na osobistą relację i bezpośredni kontakt człowieka z Bogiem. Bezpośredniość tego kontaktu sprawia, że nie istnieje potrzeba powoływania żadnych pośredników czy wznoszenia specjalnych budowli, kościołów. John Knox, duchowy przywódca pierwszych kwakrów, głosił ideę chrześcijaństwa opartego nie tylko na Biblii, ale również na objawieniu wewnętrznym, rozumianym jako bezpośrednie działanie Ducha Świętego w duszy człowieka. To, co jest w Ewangelii Jana napisane, światło oświecające każdego człowieka przychodzącego na świat. Nie tylko Słowo Boże, ale człowiek powinien poszukiwać tego boskiego światła w sobie. To jak przemawia do niego Duch Święty. I nie potrzeba wysłuchiwać kapłanów czy jakichś specjalnych budowli. Można wszędzie spotkać się i chwalić Boga. Nie ma jakiejś poświęconej ziemi specjalnej. Można tutaj pod drzewem się spotkać, w gospodzie, czy nawet przy stole, w czasie obiadu i rozważać Słowo Boże. I tu jest właśnie to jedno z bardzo ciekawych reformatorskich wyznań, które właśnie głosiło te wspaniałe zasady. Duch Święty bezpośrednio oddziaływuje na człowieka. Mamy tutaj wspaniałą gwiazdę przedreformacyjną, tak zwany poranek reformacji, którym był John Wycliffe, w XIV wieku żyjący angielski teolog, reformator Kościoła, profesor teologii Uniwersytetu w Oksfordzie i duchowny katolicki związany z ruchem Loyardów. John Wycliffe był zwolennikiem reform Kościoła w oparciu o nauki Pisma Świętego. Wycliffe przetłumaczył Nowy Testament, a jeśli chodzi o Stary, to nadzorował tłumaczenia robione przez Nicolasa z Hereford i Johna Pureya. To jest właśnie... Bym powiedział, że John Wycliffe jest wspaniałą postacią, jedną chyba z najbardziej utalentowanych reformatorów. Światły umysł, który bardzo przenikliwie patrzył na wszystkie zagadnienia i analizując to, co dzieje się w chrześcijaństwie, to w pewnym momencie powiedział, że chrześcijaństwo, tak jak Kwakrowie, nie powinno mieć żadnych duchownych, żadnych kościołów, bo żadnych dóbr, bo to zdemoralizowało niesamowicie chrześcijaństwo. Są pałace kardynalskie, pałace króle, pałace papieskie, wielkie bazyliki, buduje się ku chwale Bożej, oczywiście w cudzysłowie. Bóg tego nie potrzebuje, Bóg jest duchem i oddajemy cześć Bogu w duchu i w prawdzie. Możemy wszędzie, w każdym miejscu się modlić. A Chrystus mówi: dwóch lub trzech zebranych w imię moje, małe wspólnoty, nie wielkie zebrania, wielkie pielgrzymki. Zamknij się, bądź z Bogiem, czytaj Słowo Boże. To jest podstawa. Nie obawiaj się tego, że on to może źle zrozumieć, przeczytaj, źle zrozumie i tak dalej. Nie, Duch Święty oddziaływuje na każdego człowieka. Oczywiście John Wycliffe był potępiony, dziwo, jakoś uniknął spalenia, ale wygrzebali mimo wszystko jego doczesne szczątki, spalili. Taka parodia, parodia chrześcijaństwa. My cię żywego nie spaliliśmy, ale za to umarłego cię spalimy. Jakaś zemsta niespotykana. To jest szatańska, bym powiedział, zemsta antychrystowa. To, co John Wycliffe dokonał. I on mówił: tylko nauczyciele Biblii, żadnych duchowni, żadnych ordynacji, nic kompletnie, nic. Skromni ludzie, lojardy, ruch lojardów. To było wspaniałe, skąd właśnie duży przykład wziął Jan Hus i Marcin Luter. Jan Hus, bardzo blisko znany nam z Czech. W tym czasie, kiedy on żył, sytuacja w kościele była alarmująca. Rządziło wówczas jednocześnie aż trzech zwalczających papieży. Demoralizacja była totalna. To, co się działo w chrześcijaństwie, to obecnie to jest skromna rzecz. To była po prostu Sodoma i Gomora. Inaczej byśmy nie mogli określić. Jeszcze trzech papieży zwalczających się i który jest święty. Hus stworzył własny program reformy Kościoła, obrony czeskich interesów narodowych, i za co oczywiście Sobór Konstancji go spalił w 1415 roku. Rzymskokatolicy księża, teologowie, jakoś nie mogą tego przełknąć z uwagi na to, że jego dzieła są wspaniałe. Nawet są drukowane przez uniwersytety papieskie jako przykład właśnie reformy Kościoła. Papież jakoś chciał to wyjść z tej sytuacji, jakoś zrehabilitować, ale papież nigdy się nie myli, papiestwo, Kościół się nigdy nie myli i oczywiście nie można się przyznać do błędu. Papież nie może się przyznać do błędu. To był poważny błąd. Spalenie tak porządnego człowieka, które doprowadziło naprawdę do wielu wojen husyckich. Mamy tu innych reformatorów, Amisze, Menonici, to właśnie on, Memo Simonsa, wspólnota, która, możemy sobie więcej poczytać, która, będąc tutaj w Europie prześladowana, wyemigrowała do Ameryki Północnej i tam do dnia dzisiejszego w cichości, w spokoju praktykuje swoje wierzenia, żyjąc bardzo w sposób konserwatywny. Na pewno, gdyby byli w Europie, to już by dawno byli spacyfikowani przez wojska, które zostały pobudzone przez Watykan czy jakichś innych biskupów, ale tam właśnie znaleźli wolność. I to była właśnie droga ucieczki dla wielu szlachetnych ludzi, którzy chcieli właśnie w spokoju żyć, w spokoju praktykować swoje wierzenia. John Wesley, XVIII wiek, o doktrynie osobistego zbawienia w chwili obecnej dokonującej się przez wiarę. Wspaniały człowiek, który był założycielem współczesnego metodyzmu. Możemy się bardzo dużo nauczyć od niego, od jego zaangażowania, a przede wszystkim ze Słowa Bożego. Studiuj Pismo Święte, tam znajdziesz wszystko. Duch Święty będzie ciebie prowadził. George Whitefield, też XVIII wiek, spotkania na świeżym powietrzu. Wystarczyło tylko wóz drabiniasty, na którym mógł położyć Pismo Święte. Ludzie, wychodząc na różne spacery, do parków, przychodzili i tam wspólnoty kościelne zamykały przed nimi drzwi, a oni na świeżym powietrzu spotykali się. To było właśnie chrześcijaństwo. Tak jak Chrystus. Chrystus też spotykał się w świątyni, ale większość czasu to kazanie na górze. Wstąpił do łodzi, z łodzi głosił. I ci pobożni, bogobojni ludzie, reformatorzy w ten sposób naśladowali Jezusa Chrystusa. Zachęcam do studiowania ich życiorysu. Charles Spurgeon, XIX wiek, brytyjski kaznodzieja reformowany baptystów, teolog, autor pieśni religijnych. Przez 38 lat był pastorem w New Park Street Chapel w Londynie. Wspaniała postać, pobudzająca nas właśnie do działalności charytatywnej, misyjnej, teologicznej. Jest wiele kazań zachowanych, gdzie możemy właśnie w internecie posłuchać jego Słowa Bożego. To nie są jakieś dewocjonalne kazania, ale to są kazania w oparciu o te pięć tylko. I wspaniały człowiek, który właśnie duchem bogobojnym działał. I teraz właśnie przechodzimy do nazwanego okresu drugiej reformacji, drugiego takiego wstrząsu reformatorskiego, którego prekursorem był William Miller, przełom XVIII-XIX wieku, amerykański kaznodzieja, baptysta, przywódca przebudzenia adwentowego w Ameryce, jeden z głównych przejawów drugiego wielkiego przebudzenia, uważany za założyciela adwentyzmu. Jednym z kluczowych tekstów Millera była nowa interpretacja biblijnej księgi Daniela, zwłaszcza wersetów Daniela 8:13-14. I tu właśnie ta druga wielka przebudzeniowa reformacja była głównie oparta o kontynuowanie tego, co Marcin Luter powiedział. Marcin Luter powiedział, żeby się nie zatrzymywali na reformacji jego. Żeby nie, no właściwie reformacja luterańska stanęła, jakby powiedzieć, w jednym miejscu, ale powiedział, no idźcie dalej, macie wiele rzeczy do zreformowania. Właśnie William Miller zainteresował się szczególnie proroctwami. To był proroctwo 2300 wieczorków i poranków, gdzie wiele wspaniałych osób studiowało to wszystko, ale on był tym, który to ogłosił publicznie. W sędziwym swoim wieku rozpoczął właśnie tą wielką pracę misyjną, żeby wstrząsnąć ludźmi na temat proroctw biblijnych. Kolejną osobą tego drugiego okresu przebudzenia była Ellen G. White, założycielka Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, gdzie nastąpił powrót do biblijnego dekalogu ze święceniem szabatu. Mówimy, że chrześcijanie odeszli od szabatu, wymyślili własny dzień, własne przykazanie mówiące o święceniu niedzieli. A dekalog biblijny mówi, pamiętaj o święceniu szabatu. Chociaż wiele chrześcijan przez całe wieki święciło szabat, to jednakowoż Ellen White upowszechniła tą ideę jako potrzebną dla chrześcijan. Chrystus jako arcykapłan w świątyni niebieskiej, świątynia w niebie, kapłan w niebie. Wielki bój jest jej czołową pozycją książkową, wiodący temat Biblii. Wydała około 5000 periodyków, 40 książek, reforma zdrowia i tak dalej. Jej książki do dnia dzisiejszego są niesamowicie popularne wśród wszelkiego rodzaju ruchów chrześcijańskich i reformatorskich, gdyż one są, można powiedzieć, tchną niesamowitym charyzmatem. charyzmatem otrzymanym od Boga, no, rzadko spotkać taką osobę. Jeden z adwentystów Dnia Siódmego, który chciał pracować z Matką Teresą w Kalkucie, no bardzo obawiał się, czy ona go przyjmie jako protestanta do swojej pracy. Wtedy ona powiedziała, że niesamowicie ceni adwentystów, szczególnie Ellen White, z uwagi na to, że jej książka Ellen White, Śladami wielkiego lekarza, jest jej czołową książką, którą ona czyta i ciągle nosi z sobą. To, co tam ona zapisała, Ellen White, w tej książce Śladami wielkiego lekarza, ona praktykuje w swojej działalności w Kalkucie. To jest codziennie chodzi z tą książką i czyta, i wprowadza w życie te zasady. Tak więc polecam jej publikację, jej wspaniałą właśnie reformę chrześcijaństwa, reformę i odnowę, powrót do korzeni. Oczywiście nie zabrakłoby tutaj polskiego akcentu. Michał Belina-Czechowski, 1818-1876, od kapłana rzymskokatolickiego do pierwszego adwentystycznego misjonarza w Europie. Człowiek, który ze Stanów Zjednoczonych przywiózł poselstwo adwentystyczne, poselstwo reformacji, odnowy adwentystycznej. Był kapłanem rzymskokatolickim, tutaj nawet w Krakowie, ale ta reforma, którą chciał wprowadzić, no, nie przyniosła żadnego rezultatu. Nawet był u papieża i papież go tam nie za bardzo potraktował. Był załamany, wyjechał do Anglii, później do Stanów Zjednoczonych i tam zetknął się z ruchem właśnie adwentystycznym, który propagował m.in. całkowitą abstynencję. To mu się niesamowicie spodobało i został misjonarzem. Jest poruszająca książka Michał Belina-Czechowski, wydawnictwo Znaki Czasu. To są ci wspaniali reformatorzy. Reformatorzy, którzy tchną wspaniałego ducha. To są życiorysy, które są natchnieniem dla nas, abyśmy no, pobudzali swoją pobożność, pobudzali swoje działanie. Jeżeli oni dokonywali tak wspaniałe dzieła ku chwale Bożej, dlaczego my nie możemy tego dokonać? Oczywiście są przeszkody, bo szatan nie zostawi nas w spokoju, ale z pomocą Bożą, z pomocą Ducha Świętego możemy te wszystkie przeszkody pokonać i ostać się wiernymi. Kolejny tutaj element, Mayflower, 1620 roku, przed zejściem na ląd wszyscy dorośli męscy osadnicy, ojcowie pielgrzymi podpisali umowę zwaną Mayflower Compact, w której ustalili zasady funkcjonowania nowej społeczności. Ameryka Północna otworzyła się. W 1620 roku pierwsi uciekinierzy, byśmy powiedzieli, uciekinierzy, emigranci, prześladowani przez krwawą władzę Rzymu, przez Dominikanów i innych jezuitów i podobnych, uciekali z Europy do Ameryki i właśnie podpisali umowę przed zejściem, jak będzie funkcjonowała ta nasza społeczność. Oczywiście ta umowa była zmieniana, dostosowywana, aktualizowana, żeby ona była ciągle żywa, bo to jest właśnie dynamiczne podejście do tego. Tak więc, jeżeli was prześladują w jednym miejscu, uciekajcie z tego miejsca. Tak powiedział Jezus Chrystus. I to właśnie reformatorzy, ojcowie pielgrzymi dokonali. Tutaj mamy Amerykę Północną, jak właśnie reformatorzy w sposób właśnie bogobojny, z Indianami w pokoju, prowadzili życie spokojne, podobające się Bogu. Nie czyhał na nich żaden miecz, żadne zbrojne ramię, żadne stosy. to właśnie znaleźli spokój. To jest ta zapomniana reformacja Whitfielda, gdzie my możemy chwalić Boga wszędzie, znaleźć kilka osób i oddawać Mu cześć i chwałę. Tu mamy spotkanie namiotowe u metodystów w 1836 roku. Przyjeżdżali z różnych stron, rozkładali namioty, kazalnice i tam prości ludzie głosili. Przychodzili i to był właśnie ten prawdziwy Kościół Boży, gdzie bez katedr, bez księży, bez tej wielkiej pychy, bez padania przed materialnymi rzeczami oddawali się służbie Bożej. Tak więc dziękuję za wysłuchanie tego tematu o pobudzeniu w nas ducha protestantyzmu, abyśmy nie zapominali o historii. Historia jest bardzo ważna, chrześcijańska. Nie ta historia podana nam tak w jakiejś papce, ale historia niezależna, gdzie możemy dużo dowiedzieć się o wspaniałych ludziach, którzy działali w chrześcijaństwie, którzy reformowali, chcieli dobra dla chrześcijaństwa. A wszystko zaczyna się od czytania Pisma Świętego. Następna część będę mówił o nawyku czytania Pisma Świętego. Jak czytać Pismo Święte, aby korzystać jak najwięcej z niego, aby to, co kwakrowie mówią, aby nie tylko Pismo Święte, ale ten Duch Święty, który jest w każdym człowieku, oddziałuje na każdego człowieka, mógł też pouczać nas, abyśmy byli otwarci na działanie Ducha Świętego. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.